Witamy was wszystkich i w dzisiejszym odcinku kto będzie oddychać najdłużej pod wodą, wygrywa ten odcinek i wygrywa 300 zł. Co? 300 na... 300 do podzielenia, ponieważ będziemy dzisiaj bawić się parami, które właśnie wylosujemy na kole fortuny. No to tyle. O, ktoś jest ze mną? Nie. O, nie. Nuda, nuda, nuda. Ale osobiście. Większy sklep, tym bardziej półki puste są. Tutaj jest siła, a tu chodzi o sprint. Sami musimy zrobić sprzęt właśnie w parach, którym będziemy mogli oddychać pod tą wodą. Mamy są 200 na parę. Tak. Na zakup właśnie tych rzeczy, które mają nam pomóc w oddychaniu pod wodą. I w każdym sklepie, do którego wchodzimy, mamy określoną ilość czasu na kupno tego wszystkiego. I czas w sklepie to ile? 10 minut? Tak. I tak samo jak wy macie teraz czas, żeby zostawić łapkę w górę, zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem i wbić na nasze Instagramy. To teraz ja losuję, z kim ja będę. Okay. No i mamy... Bausti! Jest taka Bausti! My mamy łatwiej, bo Hania ma najmniejszą wyporność i najlepiej, najłatwiej będzie, żeby była pod wodą, bo najłatwiej, żeby zatonęła. Myślałam, że ty będziesz miał chory pęcherz. O nie! Rura to jest najlepsze, co możecie kupić. Taka z dziurami, żeby więcej powietrza wchodziło. Tak, tak, po bokach. Tutaj mam koperty, więc każdy z was może sobie wybrać, w sumie to każda para. Wika, ty chcesz losować dalej? O nie, to na, my. Mam nadzieję, że nie warzywniak. My na ostatnim. IKEA! Jest, jest dobrze! Jaki macie w takim razie? Ej, mamy albo kurtę stary wygraną, albo przegraną. Budowniczy, albo... zoologiczny. Yes! Yeah! Ale makro jest gigantyczne, no, a my mamy 10 minut. No. O, ty chłopie, my mamy IKEA, to ma dwa piętra takie. Ej, bez kitu, jak my w 10 minut obejdziemy IKEA? Ale supermarket w sumie też jest spory, no, nie? No wszystkie. Zasada jest taka, że musimy mieć twarz pod wodą. Tak. Twarz, po prostu twarz. Mamy dwóch operatorów, więc Maciek do tej pary Benio do tej, a my jedy strać. A ja mam zatwardzenie, więc nie idę. Rozrysowałam plan. Poglądowy. Nie jest on specyficznie naukowy, ale jest poglądowy. Ja mam taki pomysł, że nie pamiętam, jak się nazywa to naczynie, ale wiadomo, że jak włożymy szklankę pod wodę do dnem, to ta woda jest zachowana pod spodem. Tak, i chcemy zrobić taką komorkę, żebyśmy tam mogli sobie normalnie chillować. Do tego oczywiście, jakoś to ma wyporność, garnek będzie chciał pójść do góry, więc będziemy musieli znaleźć jakieś obciążniki. Jakieś coś ciężkiego, żeby przywiązać do gara. Żeby przywiązać do gara, żeby się to trzymało na dnie, żebyśmy mogli spokojnie pod tym siedzieć. Ilość tlenu tutaj jest ograniczona, więc jeśli on by się kończył, chcemy również znaleźć pompkę, taką pompkę do materaca albo do czegokolwiek, będziemy żeby poprowadzić i wsadzić tutaj. Jeśli damy coś, co ma dużą pojemność, ale też dużą wagę własną, to znaczy, że będzie to mogło pójść łatwiej na dno. Bardzo mądrze mówisz. Tak mi się wydaje, nic że nie rozumiem, ale tak. Tak, tak, to będzie git. Może ale ładnie to rozrysowałam. Bardzo dobrze to wygląda, tylko tu jest po prostu pompka. O, to jest pompka. Dobra. No, no czyli taki jest nasz plan. Mamy plus taki, że jest dużo zabawek. Stara, nawet jakby był warzywniak, to ja już myślałam, że będziemy przez sporo oddychać. Takie też pomyślałam o porze, żeby wyciągnąć z niego z... Tak! W supermarkecie możemy kupić rurki hydrauliczne. Mhm. Stara! Baniak wody! Jak z baniak wody? No, bierzesz ten baniak wody. Tak! Zrobisz przecinasz go i będziesz go miała taki. Tak, przecinasz to i to będzie ten. I tutaj byśmy jakąś rurkę ogarnęły. Tak, i to będzie na samej górze. Tak, a to będzie tak. Tak. Ogólnie jaki jest nasz plan działania? Nie idziemy na ten dział kuchenny. Myślę, że kuchenny nam się nie przyda. Myślę, że tutaj najbardziej przyda nam się dział samochodowy albo jakiś taki hydrauliczny, taki wiesz. Coś ogarniemy na pewno, ale my jesteśmy pozytywnie nastawione. Damy sobie radę. Cieszę się, że jestem z Patrykiem. Patryk, masz doświadczenie w takich rzeczach. Nie mam pojęcia w ogóle, jak się za to zabrać. Miałem pomysł jedyny taki, że po prostu wziąć jakąś rurkę i tyle do góry. Wiesz, że to nie zadziała. Wiesz, czemu rurka nie zadziała? Coś ciśnienia jakieś? Nie, jeżeli nie będziesz miał ustnika, to nie zadziała. No i dlatego, proszę państwa, właśnie jestem zadowolony, że mam Patryka. Ja bym to po prostu zrobił tak jak ostatnio, że bujesz rurę, dajesz kolanko z uszczerką i dajesz wiaderko jakby do góry nogami, żeby unosiło się na wodzie. Wiesz, dać wiadro do góry nogami, tak? To jest wiadro. Tak. I też dać wiadro tak. I tu nożyczkami normalnie zrobimy. Będzie ciężko, ale zrobimy dziurę na rurę i rurę tędy, to skleimy. I wtedy nawet jak będzie tak to wiadro, to i tak się będzie unosiło na wodzie. Nara! Nara! Idziemy do pewnego dużego supermarketu właśnie z Wikusią. Trzy, cztery. Dobra. Dobra. Taki? Stara, to jest jakiś kolejny. O, wybierzemy. Nie, tego nie, bo nie będzie jak oddychać, chyba że wyciągniemy. Dobra. Bierzemy. Bo tu możemy potem odwrócić. Dobra, tu mogą być. Trzeba się rozglądać. O, są! Trzy dechy. Dobra, bierz to. O, jest, wiesz. Ile kosztuje?
14, 10 zł. O, taki. Myślimy za 10 zł. No, 10 zł, dobra. Bierzemy to. Tak, stara, to do buzi. Są na samym końcu. No i elegancko. My jesteśmy gotowi. Jesteśmy. Zostało nam, już wam mówię ile. Zostały nam 4 dokładnie minuty. Myślę, że możemy iść do kasy, czy chcesz coś jeszcze? Nie, myślę, że możemy iść do kasy. Mamy 10 minut, proszę państwa, zaczynamy. 3, 2, 1, start. Szybko, tu kosze jakieś stare, wiaderka, szybko. Ej, toki duże dawaj, Patryk. 70 zł. O, dobry, jaki? Błąty. Ej, na obrót, na obrót, stary, na obrót. Nic tutaj nie ma takiego, nie ma rury w ogóle. W razie, bo wziąłem, stary. Wziąłem pieski do powietrza. Musimy wymyślić swoje rury, mordo. Ej, tu, patrz. Aluminiowa końcówka, jest git, patrz, ma kolanko. Ale cały odkurzacz kupić chcesz? Chcesz filtr do powietrza, nie odkurzacz. Filtr do powietrza? No. Tu git, to no, wyjeżdżę do podróż, A nie, to jest odkurzacz. Odkurzacz. Zmień popiołu. Tak? Takie będzie lepsze? No, jest tańsze. Grubsze. Tańsze. O, git. Tak? Wydaje mi się, że będziemy mieć jako jedynie rurę. A gdzie jest wiadro? A jest. O, ale się obsrałem. Nie, co zrobić z tą wodą? Przecież mamy rurę taką, którą da się wygiąć do góry. Ile czasu? To już chyba po. Tak, dobra, po czasie już, mordeczko. Zrąbaliśmy, presja czasu. Mogliśmy wziąć jak najwięcej rzeczy i później na prostu najwyżej odkładać, nie? No. Mamy plany, żeby wziąć po prostu plastikowy pojemnik, sznurek i jakieś obciążenie. Tak. To jest wszystko, co chcemy. 3, 4. Ale nie, za małe. Ale... Może jeden weźmy na wszelki wypadek. Nie mamy jeszcze nic, co realnie mogłoby nam pomóc poza malutkim. Ej, myślę, że trzeba przyspieszyć, bo nie dojdziemy przez cały weekend. Tak, to jest to. Myślę, że to jest to. Ej, to jest to. To są, znajdziemy lepsze. To jest najlepsze. To jest to. To jest ogólnie to, czego co chciałem od samego początku. Tylko żeby były. A większa. Mamy większą. O, to jest to. To jest to, tylko ona nie ma, to będzie trzeba na taśmę to przykleić. O, czapka. Czapka. Ale bierzemy jedną czy dwie? Dwie, też tak uważam. O Jezu, jak ja to uniosę? No ja myślę, że to jest wszystko, szczerze powiedziałeś. Kurde, ale nie ma żadnej rurki. Nie mamy rurki. No i słuchajcie, tak naprawdę jesteśmy teraz przy kasach i w tym momencie... Już skończył się czas, wyłączyłem go. Chciałem, żeby zabrzmiał, ale przyciszyłem niechcący. Jak mi się zrobiła grzywka. Tak, zrobił ci się. Ej, nie lata lubię, tak. 2012 wróciły. Tak. Wielka grzywa z przodu. Zawsze tak właśnie, tak oczy mi się mrużyło. Tak, i buziaczek. Tak. Jeszcze, tak nie, słaby. Jeszcze trzeba było czoło tak sfałdować, tak. Tak. Wszyscy wróciliśmy już po zakupach. Każdy ma wszystko, co chciał, albo nie ma tego, co chciał. Każdy ma to, co chciał? Nie do końca. A my mamy wszystko to, co chciałyśmy i rozdzielamy się teraz. Każdy ma taśmę, nożyce i to jest jedyne, co możemy używać. Noże, tak? No dobra, go! O kurde, to nie takie proste. To za rurka, ktoś taką zrobił po to, żeby właśnie jej nie przecinać. Ej, ale tu ma nawet idealne miejsce na to. Trzeba to taśmą zakryć, dobrze? Działa? Chodź, spada! Nie może się przechylić, czyli musimy zrobić taką stabilizację, żeby rurka na dole szła prosto do mojej buzi i to, żeby nie było na przykład w tą stronę przechylone. Na takiej wysokości, jak mam głowę. Wypadało się uczyć lekcji fizyki w szkole. Ja się nie uczyłam i nie wiem, a pewnie ktoś się uczył i to, czego my teraz nie wiemy, to jest jakaś podstawowa wiedza. I nie możecie powiedzieć, że nasza konstrukcja jest nudna, bo ona jest bardzo dobrze przemyślana. Mówię ci to już po raz piąty, popatrz, jest idealne. Nie jest idealne. Nie? Dobra. Mamy to? Utopię się najwyżej. Tak, mamy to, piąteczka. Halo, proszę państwa, zostawiamy łapeczkę w górę. Najważniejsza rzecz. To dziura w wiatrze. Ja to okleję tak po prostu. Ej, okleję... Chciałem sprawdzić, czy dam radę zębami za to zahaczyć, ale trochę zagębałem to. Jak to właśnie w ogóle wygląda? Jest! Siedzi! Oh yes! Ustnik. Mówię ci, że to jest taki game changer, że to jest ten ustnik. No bo wyobrażasz sobie, czy masz coś takiego? Trudno. O! Ta rura jest tak szeroka, że ja oddycham sobie normalnie, tak jakby teraz oddało. Zróbmy jakiś napis na nim jeszcze. Taśmy.
z taśmy? No. Widzowie, to znaczy Patryk Janaskowski. Dobra, mamy to! Ja stoję na tą doniczką i mi się wydaje, że po prostu zrobię krzyżyk pod spodem taśmą. Nic się nie dzieje, panowie. Jestem inżynier. Dobra. Mordeczko, ja nie widziałem dawno, żeby ktoś tak ładnie trzymał, jak ty teraz trzymasz. Czekaj, popatrz, do kąta. Do kąta, no dobra. No, Bartek! Cześć! Co chciałoby się powiedzieć. Tak, wiem, że cię mogą łapki boleć, ale obiecuję, że już szybciutko. Jest very okay. I troszkę wyżej, Hanula, bym cię poprosił, co było rozwiązane. Ty, zarobiście to, co się trzyma. I co? I wzmocnię tutaj tych ziomali tutaj, żeby trzymali. Wzmocnię jeszcze na dole i owinę to tak dookoła, żeby to nie puściło. I dam radę. Uważam, że mamy z zarobistą komorę do. Uważam, że jest świetna. A macie pomysł, jak się dociążyć? A co jeżeli zaczniesz oddychać swój dwutlenek? No, uduszę się. Najwyżej, trudno. Dobra, myślę, że jest git. Najwyżej, wiesz, będziesz nurkować po prostu. Jak tam, lamusy? Macie gotowy już? Chcemy. Ładne. Ładne, szeroko się robi. Widzisz to? No. Jest jeden szczegół, który widzę. Nie mów. Tego już nie zmienicie. Okay. Nie zmienicie tego. A wiesz co? Waszym jest 1000 szczegółów. To? W ogóle co to jest? Kto normalnie kupuje odkurzacz? Zepsuliście cały odkurzacz, jesteście nie eko. Przepraszam, jak to zepsuliśmy odkurzacz? Odkryjamy tą taśmę i zwracamy ją do sklepu. Cały odkurzacz przecież. No. Ja wyślę ten filmik do makro. Proszę bardzo, nie był użyty. Cześć, tysiona! Nie był użyty w ogóle do popiołu. Co tutaj jest napisane? PNL, czyli Patryk Janaskowski. Fajnie jest, właśnie tak. Czyli widzę, że też dołożyliście akcentu do szczegółów. Tak. Jeszcze mu po angielsku, bo Anglia jest na wyspie, a wyspa jest dookoła wody i dlatego to będzie najlepszym złączeniem wodoodpornym. Cześć, kochani. Nie rozumiem tej konstrukcji. A co to jest do rozumienia? Właśnie, zobaczysz jak działa. No to jest dobre, bo to samo... No jasne, super! To jest dobre, okej, to jest fajna konstrukcja, jest fajna, ale sklepiarska. Ja będę miał domek pod to. Ustawiamy się wszyscy we trójkę do basenu, na spokojnie się ustawiamy, tak. Ustawiamy swoje konstrukcje, na 3-4 wszyscy się zanurzają i zaczynamy liczyć czas. Ej, to są... Uważam, że tam musi być bardzo szczelnie pomiędzy ustami a rurką, przez co trzymając to przez 5 minut po prostu mogę dostać z tego ścisku. A wy, gdzie masz mi przez 5 minut ta, o, to jest w ogóle muszę być ciężkie, a ja sobie siedzę w środku i... Małutkie oddechy, chilluję. Dwie donice, które mają dociążyć całą konstrukcję, żeby powietrze, które tutaj znajduje się, żeby nie wyciągnęło tego wszystkiego do góry. Wydaje mi się, że to jest nasz problem i że za mało mamy obciążenia i może to wszystko lecieć do góry, ale wtedy delikatnie podniosę jedną stronę, upuścimy trochę powietrza, po prostu będzie mniej. Nie jest takie super ciężkie. Dobra. I połóżmy całą konstrukcję delikatnie na... Już. Ja okularki muszę nałożyć. Weź, pójdź, bo kolanami trzymasz ich jedna... Wow. Ja teraz stawiam nogi do środka. Tak, właśnie o tym. Ale sam przecież będziesz się nosił też. No ale jesteś poza powierzchnią. Nie, ej, ty, ziomek, co ty robisz? No to musi być policzny. No nie, ale chodzi o to, teraz jest git, bo tutaj jest za dużo powietrza po prostu. Ale chodzi o to, że ta głowa musi być cały czas. Tak, musi być cały czas. Nasza konstrukcja to jest Patryk Janaskowski. Dzięki temu, że tu w wiadrze będzie woda. Wylej wodę z rury, kubku. A no tak. Ej, patrzcie! I chodzi w tym o to, że te wiatro się unosi na wodzie i po prostu z rury ciągnę powietrze. Góry. Tutaj paniaczek, który po prostu ma nam służyć za nic, bo teraz jest trochę nieprzydatny, ale żeby był. Z rureczki po prostu będę ciągnęła na powietrze. I tyle. 8, delikatnie, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pod wodę! Jak się tam schodzi, Szedł. Nogi zszedł. Skąd to w ogóle działa? Co się odpaliło? Ale nic chyba nie działo, wszystko było. Poczekaj. Ale ciągle obciąża jeszcze. Ojej! Za mało mam do ciążenia. Ej, czy Fausti wygrała? Woda. Ten węgorz ma takie dziurki, ma stare. Co? Wydaje mi się, że ta rura może mieć dziurki. Wygrałyście. Nie, ale już trudno, już przegraliśmy. Tak. Słuchajcie, widzowie, wbijcie 50 tysięcy łapek w górę, a spróbujemy jeszcze raz po prostu wykonać tę część. Tym razem serio wytrzymać.
utrzymując bardzo dużo czasu. Nasz błąd konstrukcji jest taki, że woda wchodzi po prostu tędy, nie? My chcieliśmy jedną rurę w ogóle kupić, ale nie było. No, mieliście jakieś rury w sklepie. Nie mieliśmy, dlatego... Nie mieliśmy, dlatego kupiliśmy odkurzacz. Dziurawy! Dziurawy! Rura to jest najlepsze, co możecie kupić. Taka z dziurami, żeby więcej powietrza wchodziło. Tak, tak, po bokach. My mogliśmy do naszej konstrukcji kupić ładne serwetki i zestaw sztuczcy. To jest jedyne, co się dało tu zrobić. Nasza konstrukcja jest to koszawa. Nie! A dziewczyny pokażą wam teraz, jak dobrze działa ich konstrukcja i dlaczego to one wygrały. 3, 4. Zamknięty butelki z powietrza. Szczerze mówiąc, byłam pewna, że pójdzie nam serio dużo lepiej. Wszystkie konstrukcje zapowiadały się serio obiecująco. Okazało się, że to była prawdziwa wygrana. Trzeba było udowodnić, bo nie wierzyli. Prostota zawsze zwycięży. Dziewczyny, dla was zasłużone 300 weszli. Brawo! 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 Ten odcinek, ale chcecie taki kolejny, w którym testujemy jeszcze raz nasze konstrukcje, ale inne, no i oczywiście... Żeby ludzie wytrzymały. Tak? No to zostawcie oczywiście i napadnie 50 tysięcy łapek w górę. Podajcie na nasze Instagramy i widzimy się jutro o 17:00, soboty. No tak.